Plany są przede wszystkim takie, żeby się utrzymać w Ekstraklasie. To jest jak gdyby dla nas pierwszy cel. Wiemy, że to zadanie jest bardzo trudne. Awansowaliśmy do Ekstraklasy. Chcieliśmy awansować też dla naszych kibiców. No a teraz musimy, wiadomo, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Tak jak tutaj wspomniał też na konferencji trener Tomasz Sznadel, praktycznie w każdym zespole obcokrajowcy. My jesteśmy chyba jedynym zespołem, gdzie nie będzie żadnego obcokrajowca. Ale to nie tylko to, także poziom tej ekstraklasy jest bardzo, bardzo wysoki. Wiemy, że dysponujemy jednym z mniejszych budżetów, a więc tym bardziej ta walka będzie niezwykle trudna, wiele rzeczy sobie nie możemy pozwolić, ale to, co możemy na pewno i co będziemy się starali robić, to przede wszystkim kolektyw, siła ducha, walka, zaangażowanie i to chcemy pokazać w futsal ekstraklasie. Mam nadzieję, że dostarczy na to, żeby się w niej w tym stronie utrzymać. Jacy nowi zawodnicy pojawili się w klubie? Mamy trójkę polskich zawodników w polu. To jest Dawid Witek, Paweł Synowiec. No i dzisiaj na konferencji Sebastian Wojciechowski, no znakomity zawodnik. Bardzo się cieszymy, że udało nam się takiego zawodnika do naszego klubu ściągnąć. No to jest naprawdę ikona futsalu ostatnich kilku lat w Polsce. Cieszymy się bardzo, ma nam pomóc w utrzymaniu. No i do tego mieliśmy trochę roszad przede wszystkim na pozycji bramkarza. Nie zdołaliśmy przede wszystkim ze względów finansowych utrzymać Łukasza Baszczyka. Natomiast mamy dwójkę nowych bramkarzy, jest Michał Długosz, który grał wcześniej w Głogowie, i Krzysztof Bartkowiak, którego z kolei ściągnęliśmy z drugoligowej Mosiny. Także tutaj na tej pozycji jest sporo zmian. Mam nadzieję, że te zmiany, te nowe twarze spowodują, że poziom naszego zespołu wzrośnie. A sprzedaż karnetów już od? Sprzedaż karnetów gdzieś w połowie sierpnia ruszymy. Będzie możliwość zakupu karnetów. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji odnośnie ceny karnetu i ceny biletów na nowy sezon. W najbliższych dniach taką decyzję podejmiemy. No i wówczas też ogłosimy tę sprzedaż, ale gdzieś w połowie sierpnia będzie można kupić już karnety. Do czego oczywiście serdecznie zachęcam, dlatego że no, łatwiej później jak gdyby wejść na halę, nie trzeba stać w kolejkach, w związku z tym, no i przede wszystkim też oszczędność czasu i też pieniędzy, bo wiadomo, że karnet zawsze wychodzi lepiej niż bilety na wszystkie spotkania. Czy coś będzie musiało się zmienić w stylu gry teraz w Ekstraklasie? Jacyś trudni przeciwnicy? Tak, znaczy no, przeciwnicy są bardzo mocni. Tutaj rekord Bielsko-Białe mieliśmy okazję, żeby w mistrzem Polski rywalizować w Pucharze Polski. Po poprzednim sezonie przegraliśmy to spotkanie, natomiast no, nie był to jakiś mecz, w którym jak gdyby w ogóle nie podjęliśmy rękawicy. No, a na pewno te 3-4-5 zespołów jest bardzo mocny i tutaj z nimi będzie naprawdę ciężko tą równorzędną walkę nawiązać. No, jest kilka zespołów, w tym mam nadzieję, że tą walkę nawiążemy. Jeśli chodzi o styl, no, z pewnością to, co też mówiliśmy na konferencji, w wielu meczach pierwszej ligi to my atakowaliśmy, my byliśmy stroną przeważającą, my graliśmy atakiem pozycyjnym. Tutaj musimy się raczej nastawić na to, że tutaj będzie gra z kontry, no i szybkie wyprowadzanie piłki, więc pewnie kibice w Lesznie będą się musieli troszkę przestawić, jeśli chodzi o to, co prezentowaliśmy do tej pory, a teraz będziemy na pewno musieli grać innym stylem. Będą nowości podczas rozgrywek? Wspomniał pan o piwie, tak? Że będzie w sprzedaży? Tak, szykujemy dla kibiców. Chcemy, żeby to było przede wszystkim święto, żeby każdy przyszedł na ten mecz, wypił sobie kawę, wypił sobie piwo, obejrzał fajny mecz, może coś przekąsił, zobaczył koszulki. Mamy partnera technicznego naprawdę z wysokiej półki, firma Macron, to jest trzecia firma odzieżowa na świecie, a więc też te gadżety będą, myślę, najwyższej jakości. Mam nadzieję, że duża część kibiców też kupi nasze koszulki, tak żeby to też ładnie wyglądało, jeśli chodzi o trybuny. Oczywiście doping, tak jak wspomnieliśmy, to wprowadzamy też piwo do sprzedaży. No, będziemy starali się, żeby te mecze były jak najbardziej atrakcyjne dla kibica, żeby kibice przede wszystkim wcześniej przychodzili na spotkania, ponieważ liczymy na to, że będzie spore zainteresowanie. No i rzeczywiście, jeżeli ktoś tam będzie chciał kupić bilet tuż przed meczem, może nie
nie zdąży jak gdyby tego początku zobaczyć, w związku z tym bardzo będziemy chcieli, żeby kibice przychodzili wcześniej. Zapraszamy też kibiców z regionu, myślę też będziemy gdzieś tam obecni trochę reklamowo. No i myślę, że będziemy, że hala będzie tapet wypełniona. No i mam nadzieję przede wszystkim, że będziemy wygrywać, bo to jest w sumie najważniejsze. Nie będzie to łatwe, ale zrobimy wszystko, żeby utrzymać się w tym sezonie w futsal ekstraklasie.